Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, wiceprezes partii Korwin, przedsiębiorca, teolog, jest gościem Radia Wnet i mam nadzieję, że słyszymy się głośno i wyraźnie. Dzień dobry po raz drugi. Dzień dobry po raz drugi, jak mnie słychać? Teraz rewelacja. Przyznam się, że serce zaczęło bić szybciej, nawet szybciej niż rytm piosenki, którą słyszeliśmy, a której tytułu nie zapamiętałem. To mój błąd. Przywitanie nie było zamierzone, to całe zamieszanie, ale skoro już mówimy o słuchaniu i podsłuchiwaniu, to jakie ma pan zdanie na temat aferki, która wybuchła w zeszłym przecież roku, a dotyczącej Pegasusa i podsłuchiwania niektórych osób z opozycji i nie tylko? No, to też nic nowego tak naprawdę to o tym Pegasusie, że rząd go zakupił, że w związku z tym jest ryzyko, że jest wykorzystywany do takich działań podsłuchowych również w stosunku do opozycji. Było głośno już, pamiętam, przed wyborami nawet do Sejmu obecnej kadencji, więc to temat nie nowy. Na początku kadencji ukazał się w najwyższym czasie artykuł dziennikarza śledczego pana Pińskiego bodajże, który opisywał, jak politycy Konfederacji są na celowniku służb. Nie pamiętam teraz, jaki kryptonim był tej akcji, ale ona miała jakby tam uderzyć w Konfederację. Przy tym Grzegorz Braun był podsłuchiwany, jego asystent był podsłuchiwany, to było tam wszystko opisane i też przeszło to jakoś bez większego echa wtedy. Nikt się nie odniósł do tego, dziennikarz nie został pozwany. Ja o tym w Sejmie wspominałem też, no to się poza rytualnym zaprzeczeniami żadne kroki prawne za tym nie poszły, więc podejrzewam, że gdyby to było nieprawda, to pewnie zostałoby to udowodnione, bo tam nazwiska padały i odpowiedzialni za to. Więc i jakieś fakty. Więc rozumiem, że żyjemy w sytuacji, w której każdy ma świadomość, że może być podsłuchiwany, że służby, co wiemy od paru lat, mają tego typu narzędzia daleko zresztą idące, potrafiące łamać systemy i podsłuchiwać. I wszystko wydawałoby się w porządku do momentu, kiedy jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, kiedy są spełnione te warunki, wydane postanowienie sądowo, że można takiego człowieka podsłuchiwać. Tymczasem pan mówi, że bywa z tym praworządnym podsłuchiwaniem, że tak użyję takiego określenia, różnie. No na to wygląda, że zresztą to też znowu pewnie nie jest nic nowego, że służby, że tajne służby różnych państw wykorzystują tego typu przywileje do podsłuchiwania opozycji po prostu, tak, nie do rozwiązywania przestępstw kryminalnych, nie do zapobiegania zamachom terrorystycznym, tylko do podsłuchiwania opozycji. No niestety tak się zdarza, wszyscy mają pewnie jakieś podejrzenia czy świadomość tego ryzyka. To o ile dobrze jestem zorientowany, to w tej aferze, która wybuchła teraz, to też nie jest wcale pewne, że to przy użyciu tego oprogramowania te SMS-y zostały wykradzione. Jest takie co najwyżej podejrzenie. To nie zawsze musi być podejrzenie słuszne, bo czasami ktoś po prostu nie przyjmuje tej wiadomości, że nie zabezpieczył telefonu, że ktoś mógł z jego zaufanych osób mieć dostęp i te SMS-y tam wykraść jakoś. To jest zwykle prostsze niż wyjaśnienie, niż jakieś podsłuchy, aczkolwiek oczywiście tego wykluczyć nie można. Byłoby to jakąś wyjątkową głupotą ze strony rządzących, żeby pochwalili się tym, co wykradli w taki sposób, tak oficjalnie, tak jawnie i w tak mało w sumie ważnej sprawie, bo to co innego, gdyby ujawniono w ten sposób, nie wiem, jakieś tam powiedzmy konszachty opozycjonisty z obcym wywiadem po prostu na jakimś wysokim szczeblu, prawda, no to być może to ryzyko byłoby warte, tak z punktu widzenia już pomijając praworządność, tak, ale z takiego cynicznego punktu widzenia korzyści, jakie w ten sposób można było osiągnąć tutaj, natomiast te korzyści wydają się za małe do tego, żeby takie ryzyko podjąć, więc albo ktoś podjął bardzo głupią decyzję, żeby ujawniać dane uzyskane w sposób za pomocą takiego nielegalnego podsłuchu, albo to jednak jest inny przypadek i to... To kto mógł na tym zyskać w takim razie? Na,
ale za, na tym, że to się, na ujawnieniu tych wiadomości, czy na tym, że... Tak jest, na tym, że wszyscy dowiedzieli się, że ktoś, że opozycja mogła być podsłuchiwana przez rząd, skoro to nie były jakieś ważne kwestie, skoro rząd raczej nie chwaliłby się takimi informacjami, to rozumiem, że ktoś musi zyskać, żeby ktoś mógł stracić w tej sytuacji. No dlatego właśnie zastanawiam, czy to, aby na pewno jest ten przypadek, tak? No, to właśnie każe mi wątpić, że nie widzę wystarczająco dużych korzyści po stronie władzy z ujawnienia tego narzędzia, z odsłonięcia, z pokazania tego, że tak robi, więc być może to ale być może właśnie na to liczyli, że ludzie po prostu, nawet jeśli będą mieli podejrzenia, że to może być Pegasus, to nie będą mieli pewności i być może po prostu mogą sobie na to pozwolić. Nie wiem, no oczywiście bardzo trudno w takich sprawach dojść. Zresztą tak, nie jestem tutaj specjalistą od zabezpieczeń Pegasusa i nie będę się tutaj wypadał tonem eksperta, czy wiem coś więcej niż to, co bywało. Ale jest pan, jak rozumiem, Partia Wolność, jest pan wolnościowcem, więc jak się pan czuje w tej całej sytuacji pod względem moralnym, że ktoś może podsłuchiwać kogoś? Na przykład ktoś mógłby podsłuchiwać pana? Oczywiście źle. No, oczywiście, że jest to sytuacja niekomfortowa. Natomiast tak naprawdę to jest trochę tak z tymi zamachami terrorystycznymi, że wyolbrzymiamy zagrożenie, które jest stosunkowo niewielkie, statystycznie biorąc, a pomijamy to, które jest bardziej istotne. Prawdopodobieństwo, że jesteśmy podsłuchiwani za pomocą systemu Pegasus, który tam bodajże 10 użytkowników co najwyżej może jednocześnie obsługiwać, bo tyle mamy tam tych licencji wykupionych, no to jest czasochłonne i pewnie nas to nie dotyczy. Natomiast w dużo większym stopniu dotyczą nas różne inwigilacyjne akcje ze strony rządu, które są powszechne i które nie, czy nie tylko rządu, ale to w środku rządu to najbardziej niebezpieczne, które często lekceważymy. No, chociażby obecnie wdrażany system śledzenia kierowców za pomocą aplikacji, która wdrażana jest tylko po to, żeby ściągać haracz za autostrady, które też nie wiadomo dlaczego mamy państwu płacić, bo sami budujemy te autostrady z własnych podatków, tak samo jak wszystkie inne drogi i z jakiegoś powodu rząd sobie rezerwuje prawo pobierania ekstra opłaty za autostrady i z tego tylko powodu każe nam instalować aplikację, która nas śledzi. Aplikacja kwarantanna, która też nas... Tak, tylko że tutaj wyrażamy na to zgodę. To jest nieco inna sytuacja, bo wszyscy wiedzą, że instalując tą aplikację są śledzeni, że... Mhm. No tak, do jakiegoś stopnia oczywiście możemy próbować tego uniknąć, tak, ale nie jest to takie proste. Te papierowe bileciki na autostradę są bardzo niewygodne i to chyba specjalnie są tak niewygodne, żeby skłonić ludzi do korzystania. Aplikacja kwarantanna miała być obowiązkowa, wprawdzie to tylko deklaratywnie, tam żadnej sankcji za to nie było i nie spotkałem się z tym, że ktoś, kto nie zainstalował tej aplikacji, spotkał jakieś przykrości, no ale teoretycznie była obowiązkowa. Kolejne dowody osobiste, które będą zawierały nasze kolejne dane biometryczne przegłosowane w zeszłym roku, też nie są dobrowolne. Tak? Jest wiele rzeczy, które nie są wcale dobrowolne i w których jesteśmy poddawani takiej inwigilacji. Więc uważam, że to dla przeciętnego obywatela to jest dużo większym zagrożeniem, chociażby o systemem tych scentralizowanych faktur, które rząd próbuje teraz wdrażać. Jaki jest pomysł, żeby wszystkie faktury wymieniane między przedsiębiorcami były wymieniane za pośrednictwem jednego scentralizowanego systemu. No to jest dopiero inwigilacja, to jest wkraczanie w prywatność, w tajemnicę handlową. Dla przeciętnego obywatela to jest dużo bardziej niebezpieczne niż szansa, że będzie podsłuchiwany przez tajne służby za pomocą wyrafinowanego systemu Pegasus, bo to, no, pewnie jest przywilej zarezerwowany dla nielicznych. No dobrze, więc zostawmy podsłuchy. Jest początek roku, nadal 4 stycznia, więc czas również podsumowań. Gdyby pan poseł Dobromir Sośnierz miał spojrzeć na ścianę i zobaczyć na niej obraz, to jaki obraz przedstawiałby rok 2021?
No pewnie kilka takich obrazków tutaj się nasuwa. No oczywiście jest ten rok kontynuacji tego covidowego szaleństwa, nawet pogłębiania się. Rok, w którym obiecano, że szczepionki rozwiążą problem, po czym okazało się, że właściwie nie rozwiązują. W związku z tym poszukano kozła ofiarnego w postaci tych, którzy nie chcą się zaszczepić. Na nich zwalono jakby winę za to, że ciągle nie wróciliśmy do normalności. Nadmierna koncentracja, która już się uformowała w zeszłym roku, bo koncentracja uwagi na tym jednym zagrożeniu spowodowała oczywiście odwrócenie uwagi od wielu innych zagrożeń, które teraz wybijają, a to inflacja, a to nadmiarowe zgony z tak zwanego wynikające z tego długu zdrowotnego, który zaciągnęliśmy, nie diagnozując chorób, więcej przypadków, prawda, depresji, samobójstw, zaburzenia rozwojowe wśród młodzieży, która została zamknięta w domach. To wszystko wybija i to wszystko, to jest proces, nie jest to jedno wydarzenie, ale to proces, który z tym rokiem dawno będzie się kojarzył, ale także to pójście na całość w niektórych krajach, takich jak Australia, gdzie właściwie zakończyła się epoka wolności, gdzie społeczeństwo jest poddawane masowej właśnie inwigilacji, terrorowi sanitarnemu, często bardzo brutalnemu. Widzieliśmy, co działo się to już prawie w tym roku na demonstracji w Amsterdamie, ale podobne zamieszki już miały miejsce wcześniej. Sam relacjonowałem na Facebooku wydarzenia z Włoch, kiedy tam ludzie protestowali przeciwko wdrażaniu zielonych paszportów, tych paszportów covidowych. To wszystko na pewno będzie się... To jest punkt zwrotny w historii. Moim zdaniem niestety te ograniczenia, które są wdrażane, zostaną z nami na stałe. Tam preteksty się zmienią, narracja wokół tego się zmieni, ale raz stworzone narzędzia inwigilacji są zwykle kontynuowane. Nie znam zbyt wielu przypadków w historii, kiedy państwa wycofały się już z jakiejś kontroli nad obywatelem, którą uzyskały. Chociażby to była kontrola właśnie z okazji jakiegoś jednorazowego wydarzenia, jakichś zamachów terrorystycznych. To potem jest z nami ciągle. Prawda? Pamiętamy zamachy, bodajże chyba to po zamachach w metrze gdzieś wdrożono te idiotyczne przepisy dotyczące zakazu przewożenia płynów w samolotach powyżej butelce, powyżej 100 ml. To jest jakiś totalny absurd służący tylko napychaniu kieszeni sklepów wolnocłowych na lotniskach, ale no to zostało, tak? To nie skasowano tego, nie zrewidowano tego oczywistego absurdu przez wiele lat. Ja się obawiam, czyli mówi pan, że te ograniczenia będą eskalowały. Co najmniej utrzymają się na tym poziomie, a wręcz może być jeszcze gorzej i wolność może być jeszcze bardziej ograniczana. Oczywiście nie wszystkie, no pewnie tam zakazy dotyczące prowadzenia działalności to gospodarczej będą usuwane w miarę możliwości, no bo to z czegoś ta władza musi żyć, musi łupić tych obywateli, żeby ich łupić, to musi pozwolić im jednak zarabiać, więc to pewnie nie. Natomiast te różne zwiększona inwigilacja, te obowiązkowe szczepionki, prawda, kontrole, testy na kolejne choroby, przecież wiele jest chorób zakaźnych, jak nie ta, to inna. Takie poddawanie zdrowia naszego w jeszcze bardziej intensywnej kontroli ze strony państwa. Myślę, że to są elementy, które zostaną, te aplikacje różne śledzące, tam w Korei gdzieś wdrażane jest rozwiązanie, które testowane jest rozwiązanie, które polega na tym, że zainstalowano w mieście kamery, które będą śledziły drogę wszystkich osób w miarę potrzeby, będą w stanie odtworzyć, kto się jak poruszał i z kim miał kontakt, na tej podstawie rozpoznawając po twarzy, zamykać ludzi w kwarantannach, ze wszystkich tych, którzy te kontakty mieli, budzimy się w krainie Wielkiego Brata i to ludzie, zamiast protestować, to część z nich sama tego chce, tak, bo starczy ich postraszyć jakimś wirusem, żeby się okazało, że oni sami tego chcą i żeby sami zaraz chcieli mieć chipy szczepione, żeby nie nosić ze sobą paszportu szczepionkowego. Zaraz ludzie się będą z tego cieszyć jeszcze, że to przecież wygodniej. I niestety obawiam się, że większość ludzi, że to pokazuje, jakby wielu ludzi nie szanuje swojej wolności. Gdyby ludzie szanowali swoją wolność, to Konfederacja powinna w tej chwili mieć 50% poparcia albo i więcej, bo jest jedną partią, która się sprzeciwia temu szaleństwu, które postępuje od samego początku. A nie ma. A ciągle ma tylko, ciągle nie jest 50, tylko 10% poparcia. Więc to pokazuje, że ludzie nie szanują swojej wolności.
Na kiedy pojawiają się protesty? Przecież wspomniał pan, że są brutalnie tłumione. Tutaj przykłady z Amsterdamu, Niemczech, ale nie tylko, bo najbardziej widowiskowe wydawały się te australijskie. Czy to będzie nasza przyszłość, rok 2022 i kolejne? No właśnie, to pokazuje, że rzeczywiście ten duch wolności się czasami budzi wśród niektórych, ale te protesty nie są tak liczne. No jak chociażby możemy sobie przypomnieć, w 2020 roku w Polsce te protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Jest sprawa, która tak naprawdę ma zerowy wpływ na życie przeciętnego człowieka. Dotyczy bardzo nielicznych, rzadko spotyka, wyrok dotyczył właściwie nielicznej grupy osób w ogóle w jakikolwiek sposób to dotykało, już nie mówiąc o tym, czy to słuszne czy niesłuszne, ale na pewno wpływ na życie przeciętnego człowieka miał to niewielki. A mimo to jakieś emocje spowodowały, że ludzie wyszli na ulicę w tej sprawie. Natomiast w sprawach, które miały dużo większy wpływ i będą miały dużo większy wpływ na codzienne życie każdego człowieka, ludzie nie wychodzą na ulicę aż tak masowo. Nawet tam, gdzie te protesty były duże, w tych krajach zachodnich, gdzie właśnie to szaleństwo paszportowo-covidowe, czy w Australii, gdzie to zaszło dużo dalej, tak, to nawet tam one nie były aż tak liczne, jak te demonstracje, które my mieliśmy w zeszłym roku w sprawie, która tak naprawdę raz, że niesłuszna, a dwa, że znaczenie dla większości ludzi ma niewielkie. No to pokazuje, że i tu musimy stawiać bardziej cenią sobie możliwość zabicia dziecka niż własną wolność. Tu musimy postawić trzy kropki. Mówił Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, wiceprezes partii Korwin. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.